Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj będzie kolejny filmik informacyjny, bo mam wam parę rzeczy do przekazania, a jest tego znacznie za dużo, by przekazać to w postach, więc nie przedłużajmy, zaczynajmy. Na początek chciałem powiedzieć, jakie będą kolejne gry do recenzji, które pojawią się na kanale. Ja jestem przygotowany ogólnie teraz na dwie takie gry, jeżeli chodzi o najświeższe wydarzenia. Chciałem ogólnie, bo też mnie o to prosiliście i na Discordzie i na YouTubie, wziąć Alan Wake 2 i go zrecenzować. I ewentualnie, jeżeli ten Alan Wake by się nie udał, to chciałem też spróbować tego polskiego Robocopa, którego robi Teyon. Teyon to jest taka firma polska, która do tej pory robiła całkiem duże krapiszcze, natomiast ten ostatni ich Terminator okazał się całkiem fajną gierką. Myślę, że ten Robocop też może być ciekawy i też go chciałem wziąć. I teraz tutaj zaczynają się schody, dlatego głównie, że te gry nie mają w ogóle polskiego wydawnictwa. Ja na ogół współpracuję z polskimi wydawcami, mam bardzo dobry kontakt, tutaj jest wszystko cycuś, jak tylko coś napiszę od razu z reguły wszystko jest. Natomiast jaki wydawca jest zagraniczny, no to najczęściej zaczynają się schody. Jeżeli chodzi o Alan Wake'a, to wydaje Epic Games, który u nas w ogóle nie ma żadnego oddziału, ja musiałem napisać do Meksyku, żeby się w ogóle z nimi skontaktować. Natomiast wygląda na to, że jakoś niespecjalnie ten Epic jest zainteresowany współpracą ze mną, także nie nastawiajcie się, że ten Alan Wake tutaj będzie. Jeżeli natomiast chodzi o Robocopa, to też nie ma tutaj przedstawicielstwa w Polsce tego wydawcy, bo wydaje to Nakon, pomimo że deweloper jest polski. Ja tutaj, żeby się dowiedzieć właśnie do kogo mam uderzać, napisałem do działu PR Teyona, właśnie tego producenta, i spytałem się go tam, do kogo ja się powinienem zgłosić, natomiast ten dział PR mnie w ogóle olał. Tutaj w ogóle nikt nie odpisał, no panowie, nie tak to się robi. Jeżeli zatrudniacie kogoś do odpisywania na maile PR-owe, no to dobrze by było, żeby ten koleś jednak coś tam robił, a już szczególnie odpisywał, jak ktoś wyraża zainteresowanie zrecenzowaniem waszej gry. Pomimo to, że oni mnie jednak ulali, to dowiedziałem się, gdzie ten kod można załatwić, do kogo mam się zgłosić i tam się zgłosiłem. Czy ten kod dostanę, to się dopiero okaże. Taki jest ogólnie plan. Jeżeli jednego ani drugiego nie uda się załatwić i w ogóle tych dwóch recenzji nie będzie, no to będziemy myśleć, co dalej. To została nam jeszcze trzecia sprawa, o której już mówiliśmy wcześniej. Kilka dni temu na kanał wleciał taki film, w którym ja się pytałem was osobiście, co myślicie o tej opcji wspierania kanału, czy ja powinienem to wprowadzić i czy to was nie będzie irytować. Wtedy jednogłośnie napisaliście w komentarzach, że jest spoko, że ja powinienem to wprowadzić, więc to właśnie chciałem zrobić. I ten przycisk wesprzyj pojawi się na kanale już w następnym filmie. I tutaj od razu chciałbym zadeklarować, że będzie to oczywiście całkowicie opcjonalne, nie będzie to miało żadnego wpływu na filmy na kanale. Jeżeli ktokolwiek zdecyduje mnie się wesprzeć, to ja też chciałbym zadeklarować, że wszystkie środki będę przeznaczał na usprawnienia kanału, czyli na przykład na dyski zewnętrzne, na jakieś urządzenia do nagrywania, bo one by się przydały. Nie będę absolutnie tego przeznaczał na jakieś pierdoły czy przyjemności dla siebie, tak jak to robią inni youtuberzy czasem, bo to nie o to tutaj chodzi. I teraz, jak to ma wyglądać? Pewnie znacie to lepiej niż ja, bo ja to poznałem gdzieś tak dopiero parę dni temu. Ja planuję, że będą tutaj dwie różne opcje wspierania, a każda z tych opcji będzie do zaoferowania miała coś unikalnego. Przy tym jednak przy projektowaniu tych opcji dołożyłem wszystkich starań, żeby żaden widz nie czuł się tutaj od innego gorszy, nawet od tego wspierającego. Jeżeli nie zdecydujecie się na tą opcję, to nic dla was na kanale się nie zmieni. Obiecuję. I teraz, jakie będą dostępne opcje? Będą dostępne dwie. Pierwsza opcja jest to opcja tak zwana kawowa, czyli po prostu 8 zł na kawę. Idealnie nada się do kupna kawy, bez której sobie nie wyobrażam sobie codziennie tworzyć materiałów i takie kawy dziennie wypijam co najmniej dwie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli w tym zakupie kawy mi pomożecie i to będzie dla mnie naprawdę duża pomoc. I teraz, jakie będą dodatkowe benefity dla wspierających? Po pierwsze, wasze imiona, jeżeli zdecydujecie się wesprzeć, znajdą się na takiej specjalnej planszy na końcu każdego filmu, czy to recenzji, czy to będzie jakiś materiał publicystyczny, a te ostatnie akurat mają sporo wyświetleń i sami możecie stać się rozpoznawalni. Oprócz tego przy nickach otrzymacie też takie specjalne plakietki, które się będą pokazywać przy waszych komentarzach oraz na czacie na żywo, jak będziemy robić jakieś streamy. Te plakietki będą takiego różnego koloru w zależności od tego, jak długo wspieracie kanał i myślę, że to się wam powinno spodobać. Na deser pozostałem do waszego użycia takie specjalne emotikony, które będziecie mogli wklejać w komentarzach. Przygotowałem właśnie taki zestaw tych emotikon i myślę, że on jest w sumie całkiem fajny. Dajcie znać, czy wam się podobają. I oprócz tych wszystkich benefitów będziecie też otrzymywali coś ekstra, bo będę was też z wyprzedzeniem informował o tym, jakie gry mam zamiar recenzować i co pojawi się na kanale. Powiecie, no dobra, no ale ty w sumie już nas informujesz, co będzie na kanale i to informujesz nas w postach. No tak, informuję was, natomiast informuję was, gdy jestem już absolutnie pewien, że taki materiał wleci
i na części informuję Was też kilka dni przed jego publikacją. W tej opcji będę Was informował dużo wcześniej, jakie są właśnie moje plany na cały miesiąc, jak mniej więcej ustawiłem swój growy kalendarz, a także których gier nie otrzymałem i gdzie nastąpi zmiana, jeżeli taka będzie potrzebna. No dobra, to była pierwsza opcja, a jest jeszcze druga. Druga opcja nazywa się dumnie potężne wsparcie Godlike'a i jest za 20 zł. Jeżeli tę opcję wybierzecie, to będzie dla mnie naprawdę duża pomoc i za te środki mam zamiar jak najbardziej ulepszyć kanał. Na deser dokładam jeszcze dodatkowe wyróżnienie kolorem złotym na liście wspierających. I to już jest wszystko na temat opcji wspierania. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Drodzy widzowie, będzie mi bardzo miło, jeżeli ktoś z Was zdecyduje się ten kanał i mnie wesprzeć. Natomiast pamiętajcie, że ta opcja jest całkowicie opcjonalna. Staram się tak właśnie dobrać dodatkowe benefity na tych poziomach, żeby one były całkiem ciekawe i też przydatne, natomiast jednocześnie, żeby żaden widz nie miał też poczucia, że coś przez to traci, bo cenię sobie każdego z Was. I to już jest wszystko, co chciałem Wam przekazać i dajcie proszę znać w komentarzach, co o tym myślicie. Nie muszę chyba powtarzać, że czytam i odpisuję na każdy Wasz komentarz, bo to już przecież wiecie. Pozdrawiam i trzymajcie się.